Dzień dobry wszystkim. Kontynuując naszą akcję Zostań w domu bliżej kultury, dziś pokażemy Wam miejsce na mapie naszego domu kultury, którego na co dzień oglądać się nie da. Zapraszam serdecznie razem ze mną. Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zajrzeć do naszej niezwykłej kostiumerii. W garderobie naszego Domu Kultury znajduje się prawie 9 tysięcy strojów, a te ludowe pochodzą aż z 24 regionów Polski. Jeżeli chodzi o nasze województwo, możemy znaleźć tutaj stroje rzeszowskie, przeworskie i lasowiackie, o których nieco więcej dowiecie się już za moment. Zaznaczyć, że tereny Mielca położone są w regionie należącym do Lasowiaków, a nie Rzeszowiaków. Mimo to nasz zespół pieśni i tańca imienia Janusza Mejzy, który jest nieodzownie związany z naszą instytucją, nosi dość mylną nazwę Rzeszowiacy. Lasowiacy ubierali to, co sami wykonali z własnych surowców. Ubrania noszone te każdego dnia, jak i te od święta, były szyte z niebarwionego lnu lub konopnego płótna. Na co dzień mężczyźni nosili lniane portki wypuszczone na kroki i koszulę wypuszczoną na wierzch przewiązaną pasem lub sznurkiem. Na wierzch zakładali płótniankę przepasaną pasem. Resztę dopełniał kapelusz ze słomy żytniej. Kobiecy strój stanowiły lniana koszulka, fartuch, czyli popularnie mówiąc spódnica, zapaska oraz rańtuch na głowę, płótnianka zwana kamizelką i płachta na ramiona. Od święta mężczyzna wdziewał sukmanę i zakładał na głowę magierkę z brązowego samodziału. W zimie najbogatsi ubierali kożuchy wyprawiane przez miejscowych kuśnierzy. Kobiecy strój odświętny był przepięknie zdobiony białym, czarnym lub czerwonym haftem, tak zwanymi ślimacznicami. Przedmiot dumy stanowił fartuch mocno marszczony z trzech lub czterech szerokości płótna. Mężatki nosiły czepce zakładaną na obręcz smikowego drewna, a później lniane chusty związane w szczególny sposób na głowie. Taki strój był najbardziej charakterystycznym elementem kultury ludowej naszych terenów, czyli terenów lasowiackich. Do połowy XIX wieku kobiecy i męski strój rzeszowiaków był analogiczny do stroju lasowiaków. Dopiero potem zaczął ulegać przeobrażeniu. W drugiej połowie XIX wieku do powszechnego użytku weszły materiały fabryczne, tiule, muśliny, adamaszki i tkaniny jedwabne, które wzbogaciły ubiór odświętny. Na co dzień chłopi nosili długą, lnianą koszulę samodziałową wypuszczoną na portki i przepasaną paskiem, a na głowie słomiany kapelusz. W chłodniejsze dni wkładano płótniankę, a na nogi chodaki lub buty z cholewą. Kobiety zaś nosiły lnianą koszulę, fartuch, zapaskę, rańcuch na głowie, płótniankę zwaną kamizelką i płachtę na ramiona. Natomiast od święta mężczyźni zakładali w regionie rzeszowskim lnianą koszulę, kamizelę i portki szyte z siwego sukna, buty oficery, sukmanę z brązowego sukna, słomkowy kapelusz oraz skórzany, długi pas, bogato zdobiony mosiężnymi ćwiekami, kółkami, blaszkami i kapslami. Stanowił on przedmiot dumy każdego mężczyzny. Kobiety natomiast ubierały cienką koszulę lnianą z wyszywanym kołnierzem i mankietami rękawów, spódnicę z materiału, stanik albo siwą kamizelkę, rańtuch, czyli długą chustkę zarzuconą na ramiona oraz zawicie na czepiec siatkowy. W zimie kobiety zakładały siwe sukmany z czerwonymi wyłogami, zdobione frędzlami nazywanymi trzpiotkami. Oznaką dumy był sznur prawdziwych korali. Na głowach miały molówki, czyli duże wełniane chusty zawiązane na karku, a w regionie łańcuckim fartuch, koszulę lnianą, kiklik, czyli stanik gładki, sukienny lub atłasowy i rańtuch. W zimie zaś granatowy żupan sukienny z czerwonymi wyłogami.